Cześć kochani! Witamy w następnym odcinku ze Sword Art Online! Linku starto! Dobry byłem, co? Będę musiał poćwiczyć na takich rzeczach. Patrz, jak latujemy w cyberprzestrzeń! Ludzie nawet nie wiedzą, kim jesteś! Wszyscy wiedzą, kim jestem. Jestem prowadzącym programu Yumi i Ty, czyli Zecik. Czyżbym została zepchnięta na dalsze szeregi? Nic bardziej mylnego. Jestem twoim asystentem do spraw komputeryzacji. Widzisz ten pasek startowy, co się wczytuje? Pasek ładowania? No. Ja go cały czas pcham, żeby szybciej to się ładowało. Słuchajcie, zobacz, widzę, że chyba mamy nowego prowadzącego dzisiaj. Patrz, u mnie się jeszcze nie wczytało, bo musiałem pchać u ciebie ten pasek. Odbieraj nagrody dzienne. Odbieramy nagrody. Jak widać, loguje się drugi dzień XD. Kurde, to ja się z tydzień nie logowałem już. O, patrz, Klein. Klein ci nawet prezent daje. O, Yujiho. Alicja. Krainie czarów, tak. Czekaj, preparuję mi mapę jeszcze. Nie widzę cię. Gdzie jesteś? Nie mam pojęcia, zaczęło mi się ładować. Co, Asuna, co? No, Asuna cię wita. Jakie eventy? Questa ma dla ciebie poważnego, a ty się ociągasz. Czemu jesteśmy? By the way, z waszego głosowania obecnie na zakładce społeczność wychodzi na to, że chcecie, bym pomijała dialogi. Mam wziąć udział w evencie? W żadnym evencie nie bierz udział jeszcze. Nie jesteśmy gotowi. To możesz iksnąć. Dobrze, dobrze, pominę ich. Lecimy! Widzisz? Ty też to masz. Zostałem zaatakowany przez Asunę w środku to co, miasta. Bierzemy udział w jakimś evencie? Nie, w żadnym evencie nie bierzemy udział jak na razie. Jesteśmy zbyt słabi. Na pewno? Na pewno. No dobra. Don't enter the event. To tak, w poprzednim odcinku, który niestety nie nagrał się, znaczy się nagrał, ale się zbugował. Nawaliliśmy moby oczywiście i poszliśmy do nowego miasta. I teraz mnie to dziwi, dlaczego nie jesteśmy właśnie w nowym mieście, tylko znowu nas jakby tu tepło. Może to jest jakieś centrum, respawn, a tam tutaj jest jakaś podrzędna wioska. Nie wiem, tak czy siak zaszliśmy do tego nowego miasta i jakby dalej questów nie robiliśmy. Także jedyne co, to na pierwszy rzut oka zobaczyliśmy, jak wygląda i tyle. Mała wieścina. Wręcz wioska, bym powiedział. O, patrz, jaka osa. Znowu mam coś do atakowania tutaj, czy mi się wydaje? Naparzający. Lecimy! Gdzie ty jesteś? No co się dodać? Halo. Party Recruit Size Settings to 2. To ty ustawiaj party. Impresji a ja to zawsze ja. Bo to wiecie, to mój ekran widzicie, nie? O jest, więc żeby nie było. Mnie. Kurde. Kolejna strona? Następną stronę dawaj. Następną stronę. Jest! Najlepsze party w mieście. No dobra, ale dalej cię nie widzę, więc nie wiem. No trudno się mówi, może później będziemy się widzieć. To znaczy, bardzo kochana osobka, którą przepraszam, bo teraz nie kojarzę Niku, wyjaśniła nam, że prawdopodobnie to będzie dopiero kiedy trafimy na kolejne poziomy, gdzie już będziemy robić dungeony. A, czyli to jest taki jakby tutorial nadal jeszcze. Uczymy się grać. Chyba tak, mimo to... No ja widzę często ludzi na mapie, dlatego nie rozumiem, czemu nie możemy razem. To boty. Dobra, próbuję dojść do tego miasta. Ja idę tam, gdzie mi pokazuje mapka. Mnie jakieś te łąki wyprowadza. Pewnie jakaś pułapka jest, co mnie zabić. Poodbieraj nagrody sobie w tym czasie. Zobacz ile masz. I... Ciu, ciu, ciu.
By the way, dostaliśmy też radę, żeby nie kupować tego eku. Tak, bo to pewnie tylko jest takie... samemu robić je. Casualowe eku. To w casualowym eku będziesz chodzić? No i co tam podostawałeś? Jakieś raczej czego ja nie dostałam. Jakieś opeshitowskie kryształy dostajesz. Ile ty tu tego masz? Znowu jakieś gifty mam. Gra jest fajna, tylko mam wrażenie, że tu za dużo się naraz dzieje, że dostajesz z dupy questy jakieś. No, no i nie idzie się połapać na początku. Czekaj, jak to się oddalało. O, dobra, udało mi się. Mi się gra podoba, ale mam zastrzeżenie typu, że za dużo, według mnie, za długo trwają podróże. No podróże to tam element gry zawsze, ale no... No ja bym chciała mieć możliwość teleportowania się na inną mapę, albo... Jest taka możliwość przecież. No tak, ale jakoś do tej pory nie było żadnego żadnej informacji ani nic na ten temat. Czekaj, z kim my mamy pogadać? Z jakimś Tulbana. Nie chcę... Sorry, Loving Boy, nie chcę twojego questa. Loving Boy. Lecimy. Gdzie jest ta Tulbana? A, tam, znaczy musisz przez ten... jakąś dziwną dzielnicę miasta robić. Jakieś protipy dostaję podczas ekranu ładowania. A to zawsze są te protipy. O! Jakiś świąteczny strój! Tak, idealnie. Tak, na tą porę roku, kiedy akurat się zrobiło ciepło, słoneczko świeci i wszyscy nas denerwują, zwłaszcza ptaki, że nie możemy wyjść z domu. Ptaki nam zakazują zawsze wychodzenia z domu. Ale nie, no słuchajcie, przed tym wirusem to wszędzie było szaro, buro i ponuro. Tylko ten, tylko... Chyba coś schrzeniłam. Tylko... Schrzeniłaś. W sensie chyba cofnęłam się, no. Tylko ten wirus zaczął, wszyscy mamy zostać w domu i co? I nagle jest świetna pogoda? No bo ludzie nie psują pogody w końcu. Jest o! Tak cudownie. O, tu czy będę się teleportować? Tak, ja też tu muszę podbiec. Nie wiem jak z tym pogadać. Nie! To chyba znaczy, że teraz za każdym razem będzie nas tu respić. O. Ale nie wiem, ty doczytaj, bo no ja tak, nie doczytałam. Tam, no też nie doczytałem. Central Tulbana. Nie. Blairon Plate. Tak, to są respy. Możesz sobie zmieniać. No to z jednej strony fajnie, bo będzie bliżej, ale z drugiej strony, jak mam później do wioski znowu tyle czasu biegnąć, bo jakiś quest, to wiecie, takie dla mnie... No nie wiem. Nie, no możesz się pewnie teleportować z wioski do wioski. Kurde, ja gdzieś wbiłem w jakieś podejrzane miejsce. Patrz. Jestem w jakiejś sali, kurde. Gdzie ty jesteś? O, wiem, to było w anime. To jest ta tablica o pokonanych bossach. Jaka ekipa pokonała bossa. Aaa. Po prostu chciałem wejść gdzieś. I już mnie wyrąbało. Nie, ja to lecę tak jak questy. Ja też. Patrz, jest. O nie. I co, i znowu z buta? Nie no, ja się przeteleportuję. Zrobię to. Central Tulbana. Tam się teleportujemy. Byk. Powiem ci, że już się odzwyczaiłam od sterowania. Bo to trochę niefajne. To jest znak. Typowo na mobilniaki sterowanie. Musisz się przyzwyczajać do mobilniaków. Ale teraz. Ja... Przecież ile gier mobilnych grałam? Przecież w Dragon Nestie wydaje mi się, że sterowanie jest prawie identyczne. Ja jakoś wiem, się bardzo podobne. Kurde. Nie podobają mi się te questy. To niemalże identyczne jak w Nosty. Idź pogadaj, po drodze zabij jakieś moby, idź pogadaj. Jeszcze tylko brakuje, żeby level dobijać. No ja wam powiem, że już się nie mogę doczekać, kiedy będzie ten pierwszy dungeon, tak? Kiedy coś się w końcu zacznie dziać, bo teraz na przykład, skoro siedzę w domu, a że siedzę w domu, to nic się nie dzieje, to nie mam pojęcia, o czym do was mówić na odcinkach, więc jeżeli macie jakieś pytania, chcecie zrobić coś w stylu Q&A,
To proszę bardzo, śmiało pytajcie, bo to mi ułatwia jakby odcinki, nie? Tak jest. Odcinki bez gadania to odcinki stracone. Dokładnie. Trzeba dużo gadać. Trzeba dużo gadać i jakby... Dlatego ja zacząłem krzyczeć, żeby mojego głosu było więcej. Ale też jakby, słuchajcie, chcę wiadomości zwrotne u was, czyli jak na przykład poruszamy teraz temat siedzenia w domu. Dajcie znać, czy wy też siedzicie w domu, czy raczej chodzicie do pracy. Jeżeli się uczycie, to czy macie na przykład jakieś, wiecie... E-learningi tak zwane. Tak, ja na przykład miałam mieć, aż w końcu szkoła mi napisała, że po prostu termin zakończenia szkoły jest przesunięty o 2 tygodnie. No to masz fajne wakacje. Cię załatwili. O, czasem czekaj, jak nie wiesz gdzie iść... Teleport to Tolbana, Entreport. Gdzie jest ta Tolbana? Tolbana to jest to miasto na początku. A, już widzę. Central to... Przez to Central mnie to zmyliło. Widzicie, jak trzeba czytać dokładnie? A tylko nie widzę żadnego T. Tak jest. No. Mam dla ciebie ciekawostkę. Jak czasem nie wiesz gdzie iść, to kliknij w mapę. Czekaj, bo ja tutaj znowu nakręciłam za mocno. Już się zakręciła? Kurde. Mówię, kliknij w mapę. No to zaraz, jak nas teleportuje. Do ciebie teleportuje. Mnie nadal tu nie ma. Jeszcze się nie poznaliśmy w tej grze. O, coś tam dostałem. Tolbana, Entreport, Diabel. Dobrze, już się teleportuje. Dungeon Guide? Czy to już? To jest guide. Tak, to chyba teraz będzie, to chyba w dzisiejszym odcinku, oby się będziesz podjarałam. Tego pierwszego bossa klepać i dostaniesz ten, tą czarną kurtałę. Nie wiem, na razie mam 15 czegoś tam zabić. 15 czegoś tam. Tak. 15 Nepenthresleaf, coś takiego? No to coś na polach pewnie. Bo leaf. Tu jesteś, Dungeon Guide. Pod drzewkiem. No a gdzie myślisz? Najbardziej kozackie postacie stoją pod drzewami. Dobra, Cienie. Jeżeli dobrze rozumiem, to mam chyba wybrać to pierwsze. Bo no, nie widzisz? Piszę w questie. Nie jest napisane. Wyrażajmy się. No widzisz, teraz masz efekt pomijania ten napisu. No ale sami to wybrali, tak? To a była pomocy. Ich decyzja. Mama do mnie napisała i grę mi zwiesiło. A mówiłam, żeby wyciszyć Messengera? Mówiłam. No przecież wyciszyłem. Zaraz się okaże. Tak, trafiłam dobrze. Świetnie. Korunka łódź. Ja już chcę inne skille i inne bronie. Nie wiem, do jakiego dungeonu wbiłem, czy też? No tak. Do korunka łódź? Powiem szczerze, że byłam totalnie przygotowana na ten odcinek. Nawet przeczytałam ponownie komentarz i znowu wszystko zapomniałam z tych tipów. Ja normalnie mam jakąś sklerozę. Czy ja się robię stara? Popatrzmy tutaj. Tu jakaś zmarszczka. Proszę nie tykać moich zmarszczek. No widzisz? Mówiłem. Co to jest? No, no to chyba to no, trzeba zabijać. Ale przecież używam kremików i w ogóle. O kurde. Nie no, ale moje ale jedyne zmarszczki to wam powiem, że są od śmiania się. Także tym się nie martwcie. Dużo się śmiejesz. No ale śmiech to zdrowie podobno. Kobi zmarszczki to tak powiem. One stunować potrafią. No tak, też to zrobiłem. Jakiś ekip jest. Ej, gdzie jest więcej mogów? To są. Musisz pójść na drugą stronę. Okay, nie wiem, nie ogarniam tego switch, jakoś nie bardzo mi to działa. W sensie, jak się naładuje, to klikasz. No, no ale nie ma żadnej zamiany ani nic ten deseń. Ja trochę uniki tu tylko... irytują. Naprawdę, robienie uników tutaj jest trochę trudne. Ja mam, zobacz, na czerwono wokoło, bo tyle HP straciłam. Ojeju.
Naprawdę musisz kombinować z unikami. Myślisz, że mi się chciało robić uniki? No, a to podstawa w takiej grze. Ty, nie mogę wejść, nie mogę wyjść, czyli jeszcze czegoś nie dobiłam. A faktycznie mam 11 na 15. Mam 12 na 15. O, tutaj jest. Coś znowu jest? Z lewej i z przodu, jak patrzysz na mapę, są moby. No dobrze je lurować można. Podkręcony atak. Nie mów takich rzeczy, kiedy ja robię coś innego. Nie, to moja. Chociaż w sumie moglibyśmy ci pobrać tę aplikację do nagrywania i tak robić na przemian. Jak ty walczysz, jak ja walczę. Takie split screeny? No. Nie wiem, jak stąd wyjść, znaczy, z pomocy. Może nie split screeny, ale na przykład naprzemiennie, nie? Co jakiś czas, jak robimy jakiegoś takiego questa, wiesz, no, mam problem, nie mogę wyjść stąd. To znaczy, że nie zabiłeś wszystkich. Zabiłem wszystkich, quest mam zrobiony. Czekaj. No. Nie da się. Może jeszcze raz muszę tu wlecieć. Tu coś jeszcze jest. No jest, są. Czyli jednak wszystkie trzeba zabić. Myślałem, że trzeba questa zrobić, można spadać. No to fajnie, ja mam już tylko 281 HP. Bo masz potiony przecież. Poszukaj potionów przy okazji. Widzowie zobaczą, jak się potków używa. Kurde, to lura mnie po pięci w klepie naraz. Co mam się patyczkować? Czum! Trzeba nawalać. Trzeba zarejestrować, wchodzi się w menu, później w items, znajduje się potka, rejestruje się i tam, gdzie masz takie aparaciki coś, to są potionki. Aha. O, już skończyłem. Byłeś szybszy niż ja. Tu widzisz. To ja mam talent do takich gier. Ja wbijam, niszczę i uciekam. To może ty powinieneś nagrywać w końcu na swoim kanale, co? No, nie chcę mi się. Jakoś... Tak stoi biedny pusty. No, mam jeden filmik, ale ukryty. No jak na razie to masz same suby. No i prawidłowo. Będzie wielki i potężny kanał, to udowodnię, że da się mieć, nie wiem, 23 suby bez nagrywania. No ale tak teoretycznie to nagrywasz, bo jesteś u mnie. Nie nagrywam. Jestem współprowadzącym, tak jak powiedziałem. A idź ty z tym twoim byciem współprowadzącym. Nie, to nie. To idę. A będziesz chciała kiedyś dungeona zrobić. To ci powiem. Albo współprowadzący, albo nic. I wrócisz co do punktu. Co to za szantaże, proszę państwa? To nie jest szantaż. Po prostu wiemy, jak to się stanie. Kurde. Za głupie questy. Każą mi pogadać z kimś, wyjść z, akurat z danej lokacji i muszę wrócić do tej lokacji. Kurde. Nie wiem, ale powiem wam, że ja już bym chciała takie prawdziwe dungeony, już takie wiecie, boom i w ogóle, że razem. Tylko nie umieraj w nich. Bo tak samotnie grać to tak trochę lipa. O, Asuna. Ja mam Asunę już. Kikiri to jest. Tak, tam ci idzie. You have a gift. O, pociągi. Co? Pociągi? Pociągi. A. W sensie, chciałam słodko powiedzieć pociony. Pociągi. Miało być pocionki. Wagony. No bo wiesz, miało być kawaii. Ała. To jest brutalna gra, to ma być ofensywnie, a nie jakieś pociągi. Pociąka, czy ty sobie możesz potiona? No, tak czy siak, słuchajcie, czy polecacie, nie wiem, cokolwiek związanego z SAO?
Anime. No wiesz, anime to my teraz oglądamy w sumie, bo nie dooglądaliśmy tych wszystkich nowszych odcinków. Powiem szczerze, że nie jestem aż tak zachwycony tą alicyzacją Wojną o Podziemie. Dla mnie jest wiele takich rzeczy, że ja pytam, no ale po co to wymyślili? A ty tak, Jezu, ja już cię nie rozumiem, o co ci chodzi? Dosłownie, cokolwiek się dzieje jakiegoś fajnego w anime. O, ale jak to? Jak to możliwe? Co się stało? Nie no, bo to jest na zasadzie, siedzę i tak mija. No dobra, z jednej strony rozumiem, ale z drugiej strony, po co doprowadzili do tej wojny? Po co ten final test? Co to zmienia? Że się pozabijają? Ludziom spoilerujesz. Potworze. No wiesz, może jeszcze nie oglądali i kompletnie nie wiedzą, o co chodzi. Właśnie o to chodzi, żeby nie spoilerować ludziom aż tak. No ale nie zdradziłam, jak to się zakończy, zresztą jeszcze nie wiemy, więc... Wszyscy wiedzą, jak się wszystko zakończy w SAO. No dzięki. Tak czy siak, słuchajcie, jeżeli chodzi o te wszystkie części SAO, to wam powiem, że mi się najbardziej podobała pierwsza i druga. Reszta dla mnie już były takie... Mi się GGO podobało bardziej niż druga. Niż ten Arkane. O wiele Dlaczego? Bardziej. Jakoś tak mój klimat trafiło. Może Gwiezdne Wojny, może te sprawy. Może tak, ale z kolejnej strony wiesz, no jednak tak patrząc, wiesz, subiektywnie. Gdzie są poty? Patrząc tak, kto co lubi, nie? Subiektywnie. Ale no... No dla mnie to już nie było to. To już dla mnie wykroczyło z tego klimatu takiego typowo SAO. Teraz odbiegnę trochę tym, od tematu, dobrze? Daj mi tylko dokończyć. Poza tym uważam, że było więcej zbuczonych scen w drugiej niż w trzeciej. Tylko dlatego to oglądasz. Boże, za kogo mnie teraz ludzie mają, ale taki fakt. Nie pamiętasz tych fioletowych, tych jak one się nazywały, ten co ona próbowała uciec. Jaki fioletowy tryb? No takie a fioletowe, te. Co ją złapały. Macki. To dla mnie była jak taka typowa scena, która może być w pornolu. Ojej. To już ja nigdy w ten sposób o tym nie pomyślałem. Oczywiście, że pomyślałem. To działa automatycznie. No dobra, chciałeś odbiec od tematu. Tak, odbiegam od tematu i mówię, że jesteś niemalże pierwszą osobą, która mówi dla mnie. Znowu się wczepia mojej wymowy. Dla mnie. Mi się podoba, a nie dla mnie się podoba. A ja mówię i tak, i tak. Ja jestem z Podlasia. Podlasianin zawsze przywódcy coś musi powiedzieć. Zawsze wymyśli jakąś nową frazę. Tak. I stwierdzi, że od dzisiaj tak wszyscy mówimy i tak poprawnie. I wszyscy tak mówią. Na przykład w całym województwie naraz. Że mówi się w każdym razie. Podlasianin zawsze ci powie w każdym bądź razie. Dobra, słuchajcie. Śmiechem. Nie dość, że zboczona, to jeszcze alkoholik. Dobra, słuchajcie, śmiechem, żartem. Mamy 23 minuty, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, także na dzisiaj to będzie tyle. Mam nadzieję, że chociaż trochę w tych smutnych, nudnych czasach się pośmialiście razem z nami. No wiesz co? Naprawdę liczyłam, że skumasz, że masz coś powiedzieć. No się zaśmiałem. Już nie musisz mnie bić za to, że nic nie mówię. Człowieka społeczny, biją go jeszcze za to, że nic nie mówi na odcinku. No dobra, po prostu trzymajcie się, pa! Aha.